Henryk Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej na Podlasiu w zubożałej rodzinie szlacheckiej, pieczętującej się herbem Oszyk. Uczęszczał do gimnazjum w Warszawie, jednak zła sytuacja materialna zmusiła go do podjęcia pracy. Został guwernerem w zamożnych warszawskich domach. Szkołę skończył w trybie zaocznym. Jego rodzice chcieli, by został lekarzem, nawet podjął studia medyczne, jednak ostatecznie wybrał wydział filozoficzno-historyczny, którego nie ukończył. W 1876 roku 30-letni Sienkiewicz odbył swą pierwszą wielką przygodę – podróż do Ameryki. Przebywał tam ponad 3 lata i napisał takie utwory jak na przykład Listy z podróży, W krainie złota, Za chlebem, Latarnik. Wracając do Europy, zatrzymał się w Paryżu, gdzie rozpoczął się jego złoty okres nowelistyki. Między innymi powstała nowela Janko Muzykant. Po powrocie z Ameryki jego sława rosła z każdym dniem. Wygłaszał referaty na temat swego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Na jednej z takich konferencji pisarz poznał swą przyszłą żonę Marię Szetkiewicz. Pobrali się 18 sierpnia 1881 roku. Urodziło im się 2 dzieci. Ten okres jego życia był bardzo szczęśliwy dla pisarza ze względów osobistych. Otrzymał także posadę redaktora naczelnego w dzienniku Słowo. Niestety, ku wielkiej rozpaczy męża, w 1885 roku zmarła jego żona Maria na gruźlicę. Sienkiewicz przez długi czas nie mógł się otrząsnąć z tej tragedii. Jego pisarstwo zaczęło nabierać tempa. Powstała trylogia Ogniem i Mieczem w 1884 roku, Potop w 1886 roku, Pan Włodyjowski w 1888 roku. Tłem akcji uczynił Sienkiewicz te wydarzenia z historii Polski, które przedstawiały ją jako państwo silne, potrafiące przezwyciężyć wszelkie trudności, wojny kozackie, potop szwedzki i walki z Turcją w XVII wieku. Następnie powstał utwór Quo Vadis w 1896 roku, który przyniósł mu światową sławę i został przetłumaczony na ponad 50 języków. Akcja powieści toczy się w starożytnym Rzymie za czasów cesarza Nerona na tle miłości Rzymianina do chrześcijanki. Autor pokazał upadek świata starożytnego i narodziny potęgi chrześcijańskiej. Następna powieść Sienkiewicza to Krzyżacy. Została napisana w 1900 roku. Pisarz ukazał w niej obraz średniowiecznej Polski za panowania króla Władysława Jagiełły w okresie wojen z Krzyżakami. Powieść zawiera jeden z najbardziej znanych opisów bitwy pod Grunwaldem z 15 lipca 1410 roku. Następnie powstał utwór W pustyni i w puszczy w 1910 roku. Jest to książka przygodowa dla młodzieży. Przedstawia dwójkę dzieci, Polaka o imieniu Staś i Angielkę Nel, wędrujących po Afryce w czasie powstania Mahdiego w Sudanie. Doczekały się ekranizacji utwory Henryka Sienkiewicza. Można obejrzeć m.in. Krzyżaków z 1960 roku. Ten film zobaczyła rekordowa liczba widzów, aż 32 miliony. Na ekran zostały przeniesione kolejne utwory Quo Vadis, Pan Włodyjowski, Ogniem i Mieczem, W pustyni i w puszczy. Na jubileusz 25-lecia pracy twórczej pisarza ofiarowano mu w 1900 roku zakupiony ze składek społecznych dom z majątkiem w Oblęgorku pod Kielcami. Obecnie w pałacyku mieści się Muzeum Henryka Sienkiewicza. W 1905 roku Henryk Sienkiewicz został laureatem Nagrody Nobla. Otrzymał ją za całokształt pracy pisarskiej.
Po wybuchu I wojny światowej Henryk Sienkiewicz postanowił wyjechać do Szwajcarii, gdzie organizował wraz z Ignacym Paderewskim Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Zmarł 15 listopada 1916 roku w Vevey w Szwajcarii. Tam został pochowany. W 1924 roku prochy pisarza uroczyście sprowadzono do Polski i złożono w podziemiach katedry Świętego Jana w Warszawie. Od 1919 roku reprezentacyjna ulica Kielc nosi imię Henryka Sienkiewicza. 25 czerwca 2010 roku przy placu Moniuszki w Kielcach uroczyście został odsłonięty pomnik tego wielkiego pisarza.